Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam interesujących gości i prowadzę rozmowy na przeróżne tematy. Na samym początku, przy nagrywaniu pierwszych odcinków podcastu, przyznam się Wam szczerze, że miałam przygotowany tekst na wstęp i następnie na zakończenie, ale wydaje mi się, że już od kilku odcinków udaje mi się w taki naturalny sposób przedstawiać moich gości, potem się z Wami żegnać. W końcu człowiek nabiera wprawy, także ja chciałabym przedstawić Wam mojego dzisiejszego rozmówcę, i a raczej rozmówczynię, i to będzie Kaja, która jest znana w internecie jako Kaja Wege Wróżka. I naprawdę ciężko jest ująć Kaję w jednym zdaniu, zresztą sami za chwilę się przekonacie, bo nasza rozmowa jest po prostu niesamowita. Można powiedzieć, że Kaja interesuje się zdrowym stylem życia, ale to jest o wiele więcej niż tylko zdrowa dieta. Ale to też słuchanie swojego ciała, to zdrowie psychiczne, dlatego porozmawiamy nie tylko o tym, co Kaja je w ciągu dnia, ale także o duchowości i o bardziej świadomym życiu, o pracy nad samym sobą. Jest to bardzo, bardzo inspirująca rozmowa. Gorąco Was zachęcam. Kaja, witam Cię w moim studio. I bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i że udało Ci się dotrzeć. Ja jestem bardzo podekscytowana na naszą rozmowę. Mówię to pewnie dosyć często, ale tematy, które dzisiaj będziemy poruszać, teoretycznie są ze mną dosyć blisko związane, ale to jest jakaś swego rodzaju nowość i świeżość. Także nazywasz się w internecie Kaja Wege Wróżka. Zgadza się. I to jest bardzo urocza nazwa, moim zdaniem. I no, wróżka kojarzy nam się gdzieś tam z magią, z czarami. Trochę to brzmi tak przewrotnie, ale chciałam się na początek ciebie zapytać, co to dla ciebie znaczy bycie wróżką w dzisiejszych czasach? Kim jest wróżka XXI wieku? Słuchaj, może zacznę w ogóle od etymologii nazwy wiedźma, bo oczywiście stroniłam od niej ze względu na to, że jest to bardzo pejoratywne znaczenie. Natomiast wiedźma oznacza kobietę, która ma wiedzę. Jest to antagonizm w związku z niewiastą, która wiedzy nie ma. Więc generalnie chciałam nawiązać do takiego motywu. No i tak jak już powiedziałam, nie użyłam nazwy wiedźma, bo jest to dosyć odstraszające. Wróżka też się zazwyczaj nie kojarzy dobrze, bo jest to taka mistyczna, ezoteryczna istota. Natomiast zawsze była mi bliska taka dosyć metafizyczna strona życia, więc postanowiłam, że czemu nie. Generalnie chciałam pokazać ludziom, jak wyczarować zdrowe posiłki, które zmieniają życie, bo tak naprawdę dieta jest podstawą naszego funkcjonowania w rzeczywistości i od tego w zasadzie wszystko się zaczęło z moją przygodą z Wege Wróżką. I może opowiem Ci od początku w zasadzie tą historię. Tak, właśnie chciałam się Ciebie zapytać, bo zdrowy styl życia w ogóle jest, zakładam, Twoją pasją, ale czy to wszystko ewoluowało właśnie od jedzenia? Że najpierw zaczęło się od tego, zdrowe jedzenie tak, zdecydowanie tak przemówiło? To znaczy, właśnie niedawno opisywałam swoją historię na blogu, że wszystko zaczęło się od problemów z cerą, które były po prostu koszmarnie uciążliwe w życiu codziennym, bo było to liceum, nowe znajomości, generalnie nie czułam się z tym dobrze. Ale moim problemem były słodycze i w ogóle totalna nieświadomość, jeżeli chodzi o dobór produktów. Byłam totalnie, no jak w zasadzie wówczas cały kraj, bo nikt nie miał o tym pojęcia, nie mówiło się o tym. I dopiero właśnie jakoś rok później zaczęło być o tym głośno. Zainteresowałam się tematem i odstawiłam słodycze, szukając jakiejś innej drogi. Ale jadła się tak na co dzień? Tak. Ja w ogóle, wiesz, byłam uzależniona. Kochałam czekoladę, kochałam ciasta. Po prostu to było moje takie hobby po szkole. Nie jeden, no, ale taki dodatek do życia, wiesz, że uwielbiam... Na osłody życia. Tak, uwielbiam gościć ludzi, więc zawsze coś miałam w domu. I tak wyglądało moje życie. Zawsze towarzyszył mi sport, więc generalnie jakichś problemów z figurą nie miałam, więc nie wzięło się od jakiegoś problemu z nadwagą. Natomiast no, ta cera była dla mnie takim głównym bodźcem do zmian. No i pewnego dnia zobaczyłam na Instagramie jakiś profil ze zdrowym jedzeniem. I tak mnie w ogóle zafascynował ten projekt. Po prostu byłam oczarowana. Pamiętasz, co to było za konto, czy już tak, nie? To było konto Emily Creation, coś takiego. Jakoś ostatnio nie zaglądam na jej profil, ale wiem, że po prostu tak mnie oczarowały te jej takie wyroby właśnie witariańskie. Ja nie wiedziałam, o co chodzi wówczas, ale bardzo się tym zainteresowałam. No i zrobiłam na imieniny mojej mamy sernik z nerkowców, tak, i wszyscy byli zachwyceni, więc mówię, kurczę, no w sumie to potrzeba tego na rynku i zaczęłam
Założyłam firmę, zaczęłam to sprzedawać, ludziom to bardzo smakowało i generalnie wszystko szło świetnie. Ale to było jeszcze w liceum? Nie, to już było na studiach. W zasadzie moją taką prawdziwą przemianę przeszłam na Erasmusie w Belgii, kiedy studiowałam właśnie pół roku w Belgii i było tam okropne mięso. Po prostu nie byłam w stanie w ogóle przejeść tego kurczaka, więc stwierdziłam tam, że po prostu zostanę wegetarianką. No i tak się stało i myślę, że to był przełom i wówczas moja cera bardzo się poprawiła i wtedy stwierdziłam, że coś jest na rzeczy, że generalnie te antybiotyki i ta cała chemia zawarta w mięsie mi szkodzi. No i właśnie po powrocie do Polski postanowiłam założyć firmę, więc taki mały update. I co więcej, firma zaczęła super prosperować. Generalnie zaczęłam się kształcić pod kątem diety, oczywiście na własną rękę. Chciałam iść na dietetykę, natomiast wszyscy ludzie mi bliscy, którzy studiowali wówczas dietetykę, bardzo mnie odradzali. Mówili, że nic tam ciekawego się nie dowiem. Muszę być dla samego papierka. Tak, dla samego papierka. A z moich doświadczeń studiów w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, który jest taką niby sławą otoczony. A zdradzisz, co studiowałaś? Studiowałam logistykę mediów i powiem ci, że wyjazd na Erasmusa był najlepszą rzeczą, jaką mogłam się przytrafić. Tak, ja się mogę podpisać pod tym stwierdzeniem. Tak, bo to pół roku na Erasmusie dało mi dużo więcej niż 2,5 roku studiów w Warszawie, na których nic się nie nauczyłam takiego tak naprawdę, co by mi się teraz przydało. Wykładowcy traktowali ci po prostu jak swojego, nie wiem, sługę, totalnie jakby było zero partnerstwa. No to dziwne, mi się wydaje, że to jest taki kierunek, powiedzmy, otwarty, nowoczesny, gdzie ludzie z branży powinni wymieniać się inspiracjami. Co ty? Nie, w ogóle tak to nie wyglądało. Ja bardzo duże pokłady nadziei oczywiście pakowałam w start moich studiów, natomiast jak się okazało później, może nie były to zmarnowane lata, ale na pewno już wiem, czego nie chcę robić i gdzie nie chcę studiować. Ale w Belgii, tak jak mówię, przeszłam naprawdę sporą przemianę, bo wówczas też zaczęłam się interesować duchowością bardziej, zaczęłam zgłębiać różne religie i zaczęłam zadawać sobie pytania o sens istnienia tak naprawdę. Więc to był moment zupełnie przełomowy w moim życiu. I to było 4 lata temu. Ale wróćmy do tego, że byłaś w Warszawie, założyłaś firmę, czyli zaczęłaś piec ciasta na zamówienie. Dobrze myślę. Tak, to są twoje torty. Tak, dokładnie. To znaczy, nie zaczęłam ich piec, bo nic nie piekłam. No właśnie, tylko bez przekonania to powiedziałam, ale nie, wszyscy tak mówią. Generalnie są to wyroby prawie witariańskie i zaczęłam robić torty na zamówienie oraz sprzedaż w sklepach moich masł orzechowych, snickersów. I to był taki start. Przepraszam, jeszcze muszę dodać, jeżeli nie widzieliście tych pięknych rzeczy, które Kaja tworzy, to zapraszam was chociaż na Instagrama, bo jak ja pokazywałam ostatnio mojej mamie twoje ciasta i moja mama tak patrzy, mówię, kurczę, to są dzieła sztuki. Naprawdę? Bardzo mi miło to słyszeć. No, coś niesamowitego. To jest też pewien wyraz mojej artystycznej duszy, bo od zawsze byłam takim totalnym freakiem, jeżeli chodzi o kreację, o robienie czegoś własnoręcznie, o malarstwo, generalnie o sztukę. DIY, no po prostu w każdej postaci jakby sztuka towarzyszyła mi w życiu, więc myślę, że te torty były takim chwilową możliwością wykazania się. Obecnie, w ogóle moja nazwa początkowa to była Kaja Wegańskie Słodycze, natomiast właśnie stwierdziłam, że już ta nazwa jest trochę przeterminowana, bo zaczęłam robić coś więcej niż tylko słodycze i generalnie zaczęłam wstawiać przepisy na Instagram, co wzbudza naprawdę wielką sympatię wśród moich obserwatorów i jest mi ogromnie. I tego się w ogóle nie spodziewałam. Naprawdę nie sądziłam, że tak to się potoczy, a ludzie zaczęli mi pisać, że moje Instastory im, nie wiem, robi dzień, że lubią korzystać z tego i że naprawdę daje im to wiele, więc stwierdziłam, że daje mi to ogromną satysfakcję. Plus chciałabym też ludzi uświadamiać, że nie jesteśmy tylko kawałkiem ciała, które po prostu żyje sobie, bo żyje, tylko jesteśmy kimś więcej. Po prostu myślę, że ludzie o tym zapomnieli i generalnie ludzkość o tym zapomniała po części. Natomiast uważam, że Polacy są bardzo artystycznym narodem i a dlaczego tak sądzisz?
Wiesz co, to w ogóle uważam, że wzięło się jeszcze z czasów komunizmu, kiedy ludzie próbowali jakoś, wiesz, unikać tej cenzury, metaforyzując choćby nawet teksty piosenek, które były bardzo takie, wiesz, miały podwójne dno. No patrząc na zachodnie jakieś wzorce, kanony modowe, też próbowali sami coś uszyć. Też nie zapomnę, jak babcia mojego chłopaka opowiadała mi, jak z gazety sobie robiła patchwork na sukience, co wyobrażasz, na jedną noc. Także wycinała sobie patchwork, wiesz, przypinała do kiecki i miała kreację na jedną noc, bo co prawda szło to potem do wyrzucenia. Natomiast no, ogromna doza kreatywności towarzyszyła wówczas ludziom. I myślę, że ten teraz trend zero waste również się ku temu jakoś tam rozwija tę wyobraźnię. Tak, żeby ponownie coś wykorzystywać. Tak, dokładnie. Jakieś tam pokombinować. Tak, 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 tak. I temat w ogóle DIY zawsze był mi bliski i ogromnie się cieszę, że to wszystko powraca. A co do mojej aktywności, pragnę, żeby to wszystko właśnie kręciło się wokół tej kreacji, żeby ludziom pokazywać, że mogą wykorzystywać swój potencjał po prostu na każdej płaszczyźnie życia. A ta kreacja wiąże się również z takim odkryciem swojej głębi i tego, że powinniśmy zacząć czuć, bo w tym takim wielkomiejskim szumie wśród smogu energoinformacyjnego również zapominamy o tym i trzeba nam to przypomnieć po prostu. Ale wspomniałaś właśnie o duchowości, że zaczęłaś odkrywać ten świat. Tak, tak. Będąc na Erasmusie, w ogóle ostatnio słyszałam coś bardzo ciekawego, że coraz mniej ludzi jest religijnych, ale coraz więcej osób jest uduchowionych. Tak, dokładnie. To jest bardzo, moim zdaniem, ciekawe zjawisko. I powiedz mi, jak to się u ciebie obudziło i w którym momencie stwierdziłaś, że chcesz to szerzyć? Od dziecka próbowałam odnaleźć Boga i to zaczęło się oczywiście od wiary katolickiej, gdzie moja rodzina była praktykująca i chodziłam do kościoła, natomiast tak naprawdę żadne z kazań do mnie nie trafiało. Nie potrafiłam zrozumieć w ogóle, o co chodzi, że ludzie idą do tego kościoła. Oczywiście nie chcę urazić teraz kogoś, komu ta wiara daje wiele, natomiast mnie akurat nie satysfakcjonowała i widząc po prostu dzieci kopiące ławkę, które nie wyciągają nic z tych kazań, pomyślałam sobie, jaki to ma sens. Że to jest tak naprawdę, tak, to jest programowanie, że musisz iść do kościoła, musisz tam wysiedzieć i tak jest z każdą czynnością w życiu, że coś musisz, że ktoś ci coś każe, że nie ma głębszej podstawy, po prostu nie czujesz, tylko robisz to mechanicznie i też mnie, to mi otworzyło poniekąd oczy. I zaczęłam, i naprawdę chodziłam do tego kościoła, bo próbowałam zrozumieć, o co chodzi. Natomiast no nie odkryłam tego specjalnie, więc szukałam dalej. I będąc w Belgii właśnie wkręciłam się w chodzenie na siłownię. Wtedy nie była grana bieżnia, wiesz, słuchaweczki i dokumenty o różnych religiach. I zaczęłam to wszystko oglądać. I co ciekawe, w każdej religii pojawiał się motyw reinkarnacji. I to był taka spójna, jedna informacja, która łączyła właśnie wszystkie z nich. I wtedy sobie pomyślałam, że coś w tym musi być. I potem zaczęłam czytać o hipnozie regresyjnej, że właśnie ludzie sobie przypominają poprzednie wcielenia. Wiesz, jakoś nie jestem specjalnie chętna, żeby na to iść, bo nie potrzebuję tego. Uważam też, że mieszanie w takich potencjałach nie jest najlepszym wyjściem. Natomiast są dowody na to, że ludzie naprawdę przechodzą z życia do życia, żeby stawać się coraz lepszym. Generalnie ta wiedza jest przed nami ukryta i chciałabym ją ujawnić w pewien sposób. Bo to jest tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, jeździli na łyżwach na lodowisku i myślimy sobie tak, że mamy fan, że wszystko jest super, a tak naprawdę to lodowisko to jest po prostu, sprawia, że morze naszych możliwości, nasza głębia jest totalnie zamarznięta, nie mamy do niego dostępu. I wydaje mi się, że to wszystko jest takie super, jest zabawa. To trochę taki Matrix. Właśnie chciałam to powiedzieć, a ten Matrix powoduje, że po prostu wpędza cię w taki kołowrotek, gdzie pędzisz, nie masz czasu nawet zatrzymać się, zastanowić jakby, co jest twoją bazą, skąd się bierzemy. Jaki jest cel ludzkości, jakby, no wiesz, to nie jest to, że żyjesz po to, żeby sobie Audi kupić. I nie mam nic przeciwko samochodom, bo oczywiście, jeżeli kogoś to kręci, to super. Natomiast no, nie jest to sens istnienia i jakby uważam, że każdy, dosłownie każdy powinien wykorzystywać w pełni swój potencjał, bo naszą misją jest stworzenie arcydzieła z naszej duszy. Ale myślisz, że to jest tak, że
gdzieś ta droga jest odpowiedzią na takie niezadowolenie z życia. W sensie, że źle to może ujęłam, ale wreszcie powiem, o co mi chodzi. Że osoby, które żyją w tym pędzie, na tej powierzchni i gdzieś tam wciąż marudzą, niby realizują jakieś tam swoje cele, ale cały czas gdzieś tam są nie do końca usatysfakcjonowani. I wtedy byś takiej osobie doradziła, żeby gdzieś tam zwolnić i zastanowić się, być bardziej obecnym na co dzień? Czy to byś powiedziała, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy ma jakieś takie refleksje egzystencjalne, powinien się skupić na swojej duchowości? Wiesz co, na każdego człowieka działa co innego. Każdy ma inną osobowość, inne potrzeby, wiesz. I to nie jest takie proste, że mówisz coś, co działa na wszystkich ludzi. Tylko uważam, że podstawą tego wszystkiego jest pytanie, czy to, co robisz, cię spełnia? I czemu tak pędzisz? Jaki jest powód twojego cierpienia i zadowolenia? Czemu zrzucasz całą odpowiedzialność na służbę zdrowia, na, nie wiem, na rząd, na pracodawcę? Każdy jest po prostu winny. To jest bardzo niedojrzałe zachowanie i uważam, że każdy powinien wziąć odpowiedzialność za siebie. I to, że państwo nam nie utrudnia podejmować pewnych dialogów z samym sobą, nie oznacza, że masz przegrać to życie, no. I po prostu, oczywiście medytacja jest świetną sprawą i pomogła milionom osób, natomiast nie uważam, że jest to coś, od czego każdy powinien zacząć. I choćby nawet, wiesz, na jednego podziała obcowanie z naturą, na drugiego podziała praca z samym sobą, nie wiem, patrzenie w lustro i napisanie do siebie listu. Jakby uważam właśnie też, że pisanie do siebie listów jest świetną terapią. Albo nagrywanie choćby nawet filmików. Także stoisz przed kamerą, po prostu nagrywasz i mówisz do siebie. Jak się czujesz dzisiaj? Tak, tak. Co jest powodem twojego smutku, zadowolenia, czy tam jakiejkolwiek innej emocji. I na tej podstawie zastanawiasz się, czego ci w życiu brakuje, co byś chciał poprawić, czemu kryjesz się pod maską pewną. I nie chodzi mi tu o makijaż, bo makijaż jest oczywiście sztuką Wenus i fajnie jest to robić od czasu do czasu. Tylko dlaczego nie potrafisz być sobą? Dlaczego masz do siebie wieczne pretensje? Słuchaj, no jest wiele problemów, które dotykają ludzi, natomiast wydaje mi się, że takim głównym powodem tego całego zamieszania jest ludzkie ego, które niezależnie, czy jest małe, czy jest duże, zawsze sprawia jakieś problemy, bo jeżeli ktoś ma małe ego, to sobie wyobraża, Boże, jestem taki święty, wiesz, wszyscy wokół mnie są po prostu demonami, jak muszę się wyrwać z tego świata. A ktoś, kto ma duże ego, wiesz, po prostu uważa, że jest pępkiem świata i działa bardzo egocentrycznie. Dlatego no, trzeba znaleźć jakiś złoty środek w tej całej sytuacji. Chociaż uważam, że nie można się pozbywać ego, bo ego też nakręca cię do działania i sprawia, że robimy to, co robimy. I że możemy wykazać się właśnie artystycznie. I to do tego nam jest potrzebne ego, ten umysł. Wiesz, co mi chodziło przy poprzednim pytaniu, że jeżeli ktoś, załóżmy, nie ma jakiegoś bogatego życia duchowego, ale mimo wszystko jest zadowolony ze swojego życia, może pomyśleć takie, że nawiedzone dwie gadają, prawda? Że sobie wymyślają w ogóle jakieś czary-mary i to do tej osoby nie przemawia, ale faktem jest, że jednak większość społeczeństwa tak naprawdę w głębi serca nie do końca jest zadowolona i właśnie dlatego gdzieś ta duchowa droga jest tą, tak mnie się przynajmniej wydaje, jest tą odpowiedzią na to, żeby sobie umieć poukładać życie. Bo każdy z nas ma momenty, gdzie wątpi w siebie, wątpi właśnie w świat, w istnienie. I chyba musimy nauczyć się przyznać, że zmagamy się z tym na co dzień, a są małe takie kroczki, które możemy gdzieś tam podejmować w życiu codziennym, które nam pomogą sobie tę rzeczywistość poukładać. Ja sama jakby nad tym pracuję. I dlatego chciałam się ciebie zapytać, czy masz takie rady dla osób, które gdzieś zaczynają i trochę są pogubione, co mogą robić? To już wymieniłaś kilka rzeczy, prawda? Że na przykład właśnie, żeby się nagrać, czy żeby napisać sobie list. Takie małe rzeczy, które można wprowadzić w życie, żeby było nam łatwiej na tej duchowej drodze, żeby gdzieś sobie pomóc? Słuchaj, uważam, że pierwszym podstawowym krokiem, w ogóle dla mnie istnieje parę takich niezbędnych filarów dla własnej zmiany, natomiast pierwszym z tych kroków jest akceptacja tego, co jest. Po prostu, wiesz, bo taka pogoń, że a co będzie, a to ciągle jesteś w przyszłości, a jeżeli w końcu skupisz się, o co chodzi w tym momencie, skąd się wzięła ta twoja sytuacja, że musisz sobie zdać sprawę również, że to jest skutek twoich poprzednich decyzji, myśli, postrzegania siebie, po prostu musisz zaakceptować to, co jest teraz i wtedy dopiero ruszysz ze skrzyżowania, bo jak pędzisz, to w ogóle, nie wiem, to jesteś na jakimś totalnym poboczu, wiesz, nie zgubiłeś drogę.
A jeżeli pojawia się akceptacja, to pojawia się taki moment, że myślisz sobie, dobra, zaplanuję sobie teraz, co wprowadzam w swoje życie. I nie mówię tu o planach, wiesz, na najbliższe 3 lata, co mam zrobić po kolei, bo to też nie działa. Tylko po prostu ustanowić sobie pewne takie zasady, które chcesz prowadzić w życie i powoli jakoś, wiesz, to nie jest tak, że nagle stajesz się szczęśliwy. To jest proces, który cię do tego doprowadza. I oczywiście jest takie sławne przekonanie fake it till you make it i to czasami działa, naprawdę to działa. Tylko, potwierdzam. No, serio, także po prostu patrzysz sobie w lustro i myślisz, jak jesteś zajebista, no jesteś super laską i tak sobie powtarzasz i w końcu w to wierzysz. I wydaje mi się, że taki właśnie start od akceptacji, od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, to jest absolutna podstawa do wszelkich zmian. Jakby to jest największy, najważniejszy dla mnie bodziec, te trzy filary. A aktywność fizyczna była, mówiłaś mi, że, mm-hmm. że zawsze byłaś aktywną osobą, tak, ale tak. zawsze było to dla ciebie ważne, że czułaś, że to jest też ci potrzebne twojej głowie? Tak, tak, wiesz co, to znaczy ja w ogóle od zawsze tańczyłam taniec towarzyski i co ciekawe, co zaobserwowałam wśród moich znajomych tancerzy, że oni byli bardzo wyluzowani, że wszyscy tancerze mieli bardzo taki, ci, którzy po prostu pracowali nad centrum swojego organizmu, czyli brzuch i no generalnie centrum, środek ciała, to wszyscy mieli taki w sobie luz, taką swobodę, wiesz, taki po prostu feeling dobry i to było wspaniałe. I nagle w tej mojej podróży duchowej odkryłam, że kurczę, przecież to jest kwestia przepływu czakr i tego wszystkiego. To, co robisz w tańcu, wirowanie, ćwiczenia nad własnym ciałem, bycie w ciele, to sprawia, że po prostu też jakoś usuwasz stres, jesteś wyluzowany i pewny siebie. I wtedy sobie otworzyłam takie klapki, że rzeczywiście ruch czyni cuda. A skąd ty czerpiesz inspirację? Bo jakby jest tyle różnych zagadnień, które widzę, że cię pasjonują. Tak, tak. Wiem, że to jest chaotyczne trochę, przepraszam cię, ale tak, nie, wiesz co, ja się z tym utożsamiam, bo moja głowa podobnie działa i ja gdzieś tak właśnie próbuję sobie czasami połączyć te małe światy, które mnie gdzieś tam interesują i sama się w tym gubię. I powiem ci, że czasem mnie to aż denerwuje, że nie mogę tak, że nie mogę być taka konkretna, bo bym chciała taka być zdefiniowana, a gdzieś tam właśnie co chwilę coś mnie rozproszy i znajdę jakieś nowe źródło, powiedzmy, inspiracji, aż tak brzmi. Powiem ci tylko taką tutaj dygresję, że tylko geniusz potrafi działać w chaosie. Przyjmijmy to jako komplement dla nas obydwu. Tak, tak, tak. Ale jest bardzo dużo źródeł informacji o duchowości, i o zdrowiu, o zdrowym odżywianiu, i takich motywacyjnych. Jak ty się w tym nie gubisz? Jakby, czy masz takie swoje źródła informacji, które uważasz za pewne, którym ufasz? Tak. Dzięki którym się dokształcasz? Tak, zdecydowanie. Uważam, że to są choćby nawet badania na różnych uniwersytetach, które cieszą się dosyć małą popularnością, bo nie są to właśnie jakieś zaskakujące fakty w stylu zjesz to umrzesz, tylko jakby mają związek też z fizyką kwantową i ten temat bardzo mnie ostatnimi czasy fascynuje i uważam, że ma duży związek z wieloma, w zasadzie ma duży związek z całym naszym życiem i nawet też ostatnio pisałam na blogu właśnie artykuł o systemie beta, czyli o tym, skąd się, to są generalnie różne poziomy świadomości i przedstawiony jest cały zarys kreacji swojej rzeczywistości poprzez emocje, myśli, wiesz, przez różne takie warstwy. Przez warstwy, które siedzą w twojej głowie. I nagle, wiesz, to wszystko jest ukazane, jak staje się to twoją rzeczywistością i że tak naprawdę sam jesteś odpowiedzialny za to, co cię spotyka. I sam sobie taką własną karmę budujesz. I też, wiesz, ludzie mówią, że to jest kwestia szczęścia, że to jest kwestia przypadku. Oczywiście zdarzają się przypadki. Ja też przez długi czas interesowałam się numerologią, gdzie było, wiesz, przewidywanie przyszłości, tego, jaka jesteś. I to, co mi dała numerologia choćby nawet, to takie podstawy do psychologicznego rozwoju. I dzięki numerologii zdobyłam też, odpowiedziałam sobie na pytanie, jaka jestem, co lubię, nad czym powinnam pracować, jakie mam wady, jakie mam zalety. To mi da numerologia, bo generalnie nie do końca wierzę w takie stricte przepowiadanie przyszłości. Nie do końca mnie to kręci, bo teraz żyjemy w takich czasach, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale
w piątym wymiarze, że generalnie wszystko jest możliwe i to, co myślisz, tym się stajesz i tak się dzieje. Więc nie upierałabym się przy jakiejś wielkiej potrzebie dociekania, co będzie, co się stanie, tylko po prostu uważam generalnie taka puenta nad tematem duchowości, to jest to, że jest to najlepsza terapia dla siebie samego, przez siebie samego. Że nie potrzebujesz tego tak naprawdę żadnej kozetki, żadnego psychologa, bo znam wiele osób, którym to pomogło, natomiast nie wyszli do końca ze swoich problemów i mówią, że to nie jest koniec ich podróży. Więc nie uważam, że terapia i kozetka to jest zakończenie całego procesu pracy nad sobą. Żeby nie zagubić się w tej podróży duchowej gdzieś tam dla osoby początkującej, bo to ci zadałam pytanie wcześniej, ale tak? Myślę, że dla wielu osób to może być użyteczne. Takie narzędzia na co dzień, jak na przykład właśnie pisanie dziennika, czy właśnie medytacja. Uważasz, tak, że to jest kluczowe, że to jest jakby dobry start tej pracy nad sobą? No bo jakby, jeżeli ktoś słyszy, że znajdziesz w sobie odpowiedź i możesz sobie to wszystko przerobić gdzieś tam w głowie, może brzmieć jak kompletna właśnie czarna magia. Tak. Że jak mam nagle się sam uszczęśliwić, rozumiesz? Rzeczą, która najbardziej mi pomogła, to było takie stwierdzenie, że naprawdę nic się nie dzieje bez przyczyny. Że wszystko, co nas spotyka, to jest lekcja. Każdy człowiek, każda sytuacja, to jest dla nas lekcja i dla mnie taką medytacją jest choćby nawet to, że obserwuję wszystko, co mi się jakby zdarza w życiu, ale wyciągam z każdej sytuacji, nawet siedzę teraz z tobą i mogę rozmawiać z wspaniałą dziewczyną i wyciągam z tego naprawdę, wiesz, super jakieś takie profity życiowe, no po prostu mentalne, że myślisz sobie tak, dobra, spotkałam się z tobą i czerpię z tego wielką przyjemność, albo nie wiem, miałam stłuczkę, to pomyśl sobie, że mogłaś jechać dalej i się zabić równie dobrze. Więc uważam, że takie drobne sytuacje, które na pozór wydają się choćby nawet nie do końca sprzyjające, to dwojga złego ratują ci życie. A powiedz mi, gdzie ty widzisz siebie ewoluującą dalej? W jaką stronę? Czy chciałabyś umieć połączyć w swojej marce, można tak powiedzieć, gdzieś te wszystkie sfery tak, życia? Tak, generalnie, wiesz co, strasznie mnie martwi fakt, że ludzie przestają czuć. Że w ogóle, wiesz, zapomnieli o... Nie, ja generalnie zawsze byłam sensualna, zawsze kochałam zapachy, smaki, wiesz, zawsze lubiłam rozmawiać z ludźmi i czuć ich energię. Zawsze wchodziłam do miejsca i po prostu wiedziałam, czy jest dobra aura, czy nie do końca. Tak samo miałam z bliskimi mi osobami, że wiesz, zobaczyłam, nie wiem, 8 lat temu mojego chłopaka i pomyślałam sobie tak, co będzie mój 8 chłopak. 8 lat temu? Tak, i pomyślałam sobie tak, co będzie mój chłopak. W sensie zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Wiesz, parę lat później, boom, jesteśmy razem. Spotkałam moją najlepszą przyjaciółkę, zobaczyłam ją na rozpoczęciu roku w szkole, no w ogóle drugim końcu sali i pomyślałam sobie tak, to będzie moja najlepsza przyjaciółka. I tak się działo. Bo ty jesteś naprawdę wróżką. Wiesz co, to jest, każdy jest, każdy ma w sobie jakieś takie, taką moc sprawczą i też moc do wyczuwania pewnych takich, wiesz, wibracji, ale ludzie są na to zamknięci. I to nie jest tak, że jestem wyjątkowa i że mam jakiś specjalny dar, bo każdy go ma, tylko po prostu wydaje mi się, że moją misją jest właśnie to, żeby w ludziach budzić te takie odczuwanie, emocje i zobacz, nawet jak robisz, jak gotujesz, no podam taki głupi przykład i robisz jakiś sos, prawda, to musisz wyczuć, czy ta konsystencja jest dobra, czy nie. I to inaczej nie jesteś w stanie tego zrobić. Musisz to po prostu wyczuć. Tak samo jak rozmawiasz z kimś i myślisz sobie tak, czy to będzie dobry kompan do, nie wiem, do mojej podróży, no cokolwiek. I to też jest medytacja, że na każdym kroku wczuwasz się w tą czynność. Ja też to propaguję, że to jest jeden z rodzajów medytacji, że wchodzisz w daną czynność w 100%. Na przykład, nie wiem, myjesz podłogę, w 100% wchodzisz w tą czynność. Stajesz się myciem podłogi. Po prostu robisz makaron, stajesz się jakby tym spaghetti. No, to ciężko jest to pojąć, ale musisz na tyle się wczuć w to, co robisz, że w pewien sposób nie myślisz o niczym innym i nie twoje myśli nie gonią gdzieś tam hen, tylko skupiasz się na tym, co jest teraz. Nasi słuchacze będą nas cytować, że stajesz się spaghetti, ale to można się pośmiać,
Natomiast ja medytuję od dłuższego czasu i wbrew pozorom to stawanie się czynnością jest jednym z najtrudniejszych zadań, jakie można sobie wyobrazić. Tak. Bo właśnie teraz też robię taki zestaw, powiedzmy, medytacyjny i tam jest codziennie jakieś zadanie do wykonania. I teraz właśnie muszę za każdym razem zapamiętać, albo raczej zorientować się, że zmieniłam położenie. Aha. Nie wiem, czy robiłaś kiedyś Headspace. Używałaś Headspace jako aplikacji do medytacji. W każdym razie ja ją mam. Od tam chyba dobre 2 lata już. I kurczę, to jest naprawdę trudne. My kompletnie nie jesteśmy obecni przy naszych podstawowych czynnościach w życiu. Dlatego ludzie, wiesz, zapominają, czy zamknęli drzwi, czy wyłączyli czajnik. Ja sobie myślę, i za każdym razem mi się zdarzy coś takiego, to sobie na siebie zła. Jak to jest taka moja mała gdzieś tam porażka. Bo tak się naprawdę... Bo chcę być o wiele bardziej obecna, a mimo wszystko daje się wciągnąć w ten wir. I właśnie tym zadaniem jest, w końcu nie wytłumaczyłam, jest to, żeby zawsze zorientować się, że się wstało, albo usiadło, albo przeszło gdzieś, tak? Że zmieniło jakby swój stan z siedzenia na stanie i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, jak mi się uda 2 razy w ciągu dnia, to jest w ogóle hit. Bo a przecież ile teraz jestem tutaj z tobą, jest dosyć wcześniej, ale ja już zdążyłam przemierzyć wiele kilometrów i ani razu nie zakodowałam w głowie, że właśnie zmieniam stan z siedzącego na stojący. To jest naprawdę trudne. Słuchaj, no ja miałam taką sytuację wielokrotnie, że po prostu za każdym razem uderzałam małym palcem u stopy o róg ściany i po prostu przydarzało mi się to notorycznie. I znam osoby, które to robią i właśnie to jest dla mnie taki wyznacznik, że jestem za dużym pędzie. Jak się tak o coś, wiesz, otrę albo jakoś tak, no nie wiem, taka jestem... Chaotyczna, niezharmonizowana. Chociaż ja generalnie jestem taka bardzo... taka jestem, jakby to powiedzieć... No mam ten swój taki poukładany chaos w głowie, może tak, bo interesuje mnie masa rzeczy i jakoś się w tym odnajduję, nie narzekam. Tylko też dlatego bardziej lubię pisać niż mówić. Bardziej lubię to wszystko jakoś tak, dlatego lubię pisać bloga. I to wszystko jakoś mi łatwiej wychodzi... kiedy piszę. No, ale nad czakrą gardła też trzeba popracować, prawda? Ale słuchaj, jak masz takie momenty, że czujesz, że trochę nie jesteś sobą, że za bardzo gdzieś tam odpłynęłaś, to masz takie swoje sposoby, żeby wrócić do siebie? No, uszczypnąć się. Naprawdę? Tak, siedzisz, po prostu czujesz. Słuchaj, ciało uwielbia uwagę. Jeżeli nie wiesz, jak się odnaleźć, to po prostu wracasz do ciała, wiesz, ruszasz ręką, obserwujesz, nie wiem, jak ruszasz palcem choćby nawet, jakby to totalnie cię uziemia. Właśnie o to uziemienie chodzi, czyli też lubię skoczyć sobie na dwie nogi, tak nagle, wiesz, robisz coś i jesteś taka rozmemłana i nagle musisz skoczyć i zdać sobie sprawę, że twardo stoisz na ziemi, że jakby czujesz ziemię i czujesz swoje ciało, wiesz, po co tu jesteś i na tym to polega. Powiedziałeś, że masz taki kontrolowany chaos, ale ciekawi mnie, czy masz swoją taką rutynę, czy masz swoje rytuały, czy jest to dla ciebie ważne? Tak, bardzo ważne, bo inaczej bym się w tym do końca nie odnalazła. Taka jest moja natura oczywiście, ale wstaję rano i ćwiczę. To jest mój taki totalny must in to-do list. Zawsze się budzę rano, piję oczywiście dużo wody, biorę moje suplementy. A zdradzisz jakie? Tak, oczywiście, zaraz ci o tym opowiem. Oczywiście zapytam cię, co jesz w ciągu dnia, to jest słuchaj, nieodzowna zaraz, część. Zaraz oczywiście opowiem. Ale zacznijmy od rytuału, nie będę za bardzo chaotycznie tego prowadzić. Słuchaj, no i ćwiczę. Lubię zjeść śniadanie w spokoju i celebrować to śniadanie. W ogóle uwielbiam poranki. I zazwyczaj ciężko mi się wstaje o takich wczesnych porach. Ale uwielbiam to robić i po prostu wschód słońca to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, które mogą ci przytrafić. To jest taki zwiastun, wiesz, nowego początku, że coś się zaczyna, że masz nową kartę. I ostatnio też przyjęłam taką tendencję w swoje życie, że traktuję siebie, jakbym codziennie miał urodziny. Bo, wiesz, strasznie mnie denerwuje fakt, że właśnie w tę urodzinę człowiek się budzi, myśli tak, no dzisiaj to się muszę odpindrzyć, wiesz, muszę jakoś zrobić z siebie, no muszę się po prostu czuć jak, wiesz, jak królowa życia, jakbym wygrała po prostu życie na loterii. I w ogóle mamy straszne oczekiwania wobec tych urodzin. Miałam tą samą refleksję, bo ja miałam przyszłą urodzinę teraz w sierpniu, teraz. No ten podcast może nie jest teraz, ale niedawno i tak... Aż sama mówię, Karolina, o co ci chodzi? Bo tak obudziłam się rano i tak myślę sobie, chciałabym, żeby było idealnie, żeby wszyscy byli w najlepszym humorze, żebyśmy robili same fajne rzeczy i sobie myślę tak, kurczę, ale
czemu tak to wymuszasz na sobie akurat dzisiaj, tak? Dlaczego każdego dnia po prostu nie może być super, a nie, że masz takie wygórowane oczekiwania wobec tego jednego dnia, on zaraz się skończy. Jest taki sam jak każdy inny, teoretycznie. Ale już wracaj. Ale wiesz, czemu tak jest? Tylko jeszcze ci powiem, to jest tak dlatego, bo ludzie też się wczuwają w ten dzień. Ludzie myślą sobie tak, o, masz urodziny, to będę miły, no nie? Tak. Takie mają też inne podejście. Dzisiaj mogę być dla ciebie miły. Tak, dzisiaj masz dzień dziecka. Urodziny w sensie, tak. No, słuchaj, to też ludzie... Jak zwał, tak zwał. Jak zwał, tak zwał. Ludzie wywierają też pewną presję na odczuwanie tych różnych dni w roku, ale przyjąłem taką postawę, że codziennie chcę się czuć po prostu najlepiej, jak potrafię i robię wszystko, żeby się tak czuć. I myślę, że to też jest klucz do tego. Mówiłaś, że właśnie że ćwiczysz, jesz śniadanie w spokoju i dalej też masz takie rzeczy, które ci powtarzają codziennie? Takie właśnie rytuały? To staram się do końca nie wpadać aż w taką rutynę. Oczywiście, wiesz, lubię właśnie mieć te swoje poranne rytuały albo wieczorne, nie wiem, że odpalam sobie świecę na balkonie albo... Wiesz, zapraszam moje przyjaciółki, albo jadę spotkać się z rodzicami. Jakby staram się żyć w takim też balansie, w takiej harmonii, żeby dla każdego mieć czas, spotkać się z każdym, kogo kocham. I to też są moje rytuały pewne, bo potrzebuję kontaktu z tymi ludźmi. I jestem uzależniona w pewnym sensie od mojej rodziny. Po prostu uwielbiam z nimi rozmawiać i myślę, że to jest też taki mój rytuał. Ale powiedziałaś, że chcesz każdego dnia czuć się jak najlepiej i gdzieś tam te pozytywne wibracje na siebie, do siebie przywoływać, nazwijmy to tak, ale, lub też je generować. Ale czy masz tak, że pozwalasz sobie mieć gorszy dzień? Albo taki leniwy dzień? Oczywiście, że tak. Tak, jak najbardziej. Wiesz, teraz też żyjemy w takich czasach, że każdy ma jakieś swoje... problemy zdrowotne, wiesz, każdy ma jakieś pasożyty w sobie i nie chcę tego zwalać tylko na to, ale generalnie to jest odczuwalne mocno i to nie jest tak, że mam niezniszczalne ciało i że po prostu jestem, wiesz, w wiecznym ruchu, 2-4 na dobę, bo też potrzebuję takiego odpoczynku i też mnie to relaksuje i uważam, że nie ma nic lepszego niż sen, bo jak jesteś wyspana, to w ogóle inaczej myślisz, inaczej funkcjonujesz, także bardzo wam polecam to remedium. Natomiast nie jestem cyborgiem. Ale kiedy masz taki gorszy dzień, po prostu siedzisz sobie na przykład czasem w domu, myślisz sobie, a dzisiaj nie będę nic robić. Czy raczej musisz sobie jakby jednak wrócić do siebie i próbujesz się Wiesz co, oczywiście próbuję, walczę, ale kiedy nie mam takiej możliwości, to po prostu... Jak wiem, że nie wychodzi, to nie próbuję z tym walczyć, ale właśnie fajną opcją jest, wiesz, przejażdżka na rowerze, nie wiem, taki chilloutowy, jakaś aktywność, która też cię za bardzo nie zmęczy, ale dodać takiego wiatru w żagle. A co powiedziałaś o śnie, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Powiem ci, że też, ale ja też mam wrażenie, że wszystko jest bardzo indywidualne. Tak. Każdego gdzieś tam inaczej dotknie brak snu. Ja na przykład tak mam, że wystarczy, że jedną noc zarwę, to potem przez kilka dni chodzę na rzęsach, jak to się mówi. Ale ja mam to samo. Teraz ja dlatego od kilku ostatnich dni jestem taka właśnie nie do końca obecna i nie do końca jestem, mam kontrolę nad tym, co robię, bo właśnie spałam z piątku na sobotę przez 3,5 godziny i dla mnie to jest po prostu koszmar. Ja wiedziałam, że długo mi zajmie dojście do siebie, żeby nadrobić te stracone godziny, ale za mało się mówi o tym śnie, moim zdaniem. Że właśnie mamy takie go, 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 rób, w ogóle... wyśpiesz się w grobie i pracuj. Też mnie wkurza trochę fakt Instagrama, gdzie wszyscy prezentują się jako po prostu non-stop. Ja też tak robię i to jest trochę nieświadome, bo pokazujesz tylko swoje takie, wiesz, power momenty, że chce ci się, że ćwiczysz, że robisz to, tamto. A tak naprawdę są ludzie, którzy żyją trochę inaczej, jedzą trochę inaczej i nie mają na to zwyczajnie siły. Bo naprawdę ludzie nie mają siły. I muszę ci powiedzieć, że z moich obserwacji wynika, że ludzie są po prostu chorzy i zmęczeni. I jedynym remedium dla mnie, jakby samo jedzenie, samo zdrowe jedzenie jest bardzo pomocne i jest mega kluczowe, ale to cię nie uchroni od wszelkich chorób świata, bo najważniejszym tak naprawdę aspektem pożywienia są witaminy i minerały, które w obecnych czasach niestety są w niewielkich ilościach w tym pożywieniu. Jest jałowa ziemia, wiesz, nie wszystko rośnie na słońcu. No i myślę, że to jest podstawowy problem naszych chorób cywilizacyjnych. Oczywiście przetworzona żywność to jest numer jeden, natomiast brak minerałów i witamin w diecie to jest kolejny aspekt, dlatego tak ważne są suplementy. I
No, to jest takie, wiesz, błędne koło, bo jak masz niezakwaszony żołądek, to te wszystkie patogeny ci się jakoś tam dalej do jelit przesuwają i wtedy powodują większe jeszcze patologie. A pijesz kawę? Czasami piję. Czasami piję, ale powiem ci, że dużo bardziej wolę matcha i wpływa na mnie po prostu świetnie. No, ja niestety piję kawę. Więc ja też czasami piję, ale wiesz co, no kawa generalnie wypłukuje magnez, który jest mega kluczowym składnikiem i dobrze, że w ogóle wtrąciłaś ten temat, bo magnez reguluje całą gospodarką elektrolitową w twoim organizmie i generalnie wiele chorób, jakieś, wiesz, które prezentują reklamy typu zespół niespokojnych nóg, wiesz, latająca powieka, problemy sercowe, to w ogóle z przepływem energetycznym magnez powoduje, brak magnezu powoduje. Nie myląc problemów sercowych z problemami z uczuciami. Tak, 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 broń Boże, nie, magnez nie rozwiąże twojego problemu związkowego. Weź magnez, spotkasz mężczyznę twojego. Tak, to powinien być nowe hasło reklamowe na miarę dzisiejszych czasów, które po prostu taki bullshit ci wklepują do tych głów. Ale byłyśmy w temacie suplementów. Tak. Bo one też mają swoich zwolenników i przeciwników, bo dużo osób uważa, że wszystkie suplementy znajdziemy jednak w pożywieniu. Ale wiem, że ty jesteś zwolenniczką brania jakichś suplementów. Tak. Jakich konkretniej? Czy uważasz, że dla każdego jest mniej więcej to samo, czy to jest indywidualne? Generalnie warto iść na początku na badania krwi. I to ci pokazuje, jakie masz niedobory, czego masz za dużo, czego masz za mało, ale też nie do końca można się tym kierować, bo często na przykład brak żelaza jest wynikiem, załóżmy, pasożytów w twoim organizmie, albo braku jakiegoś tam innego minerału, którego na podstawie OH z krwi no, nie wykryjesz, więc taką podstawą według mnie jest witamina B6, B12, szczególnie dla wegan. Jest witamina D, witamina D3 plus K2 koniecznie. No to biorę regularnie, plus superfoods. Uważam, że chlorella i w ogóle pozbywanie się regularnie toksyn i metali ciężkich jest mega istotne dla naszego dobrego samopoczucia i szczególnie właśnie w czasach, w których żyjemy. No jest to niezbędny element naszej diety. Także... Ale dodajesz sobie do koktajli albo do śniadań takie superfoodsy? Nie, znaczy dodaję sobie czasem spirulinę, jakieś takie, wiesz, młody jęczmień albo coś tego typu, natomiast chlorellę łykam w kapsułkach. Oczywiście musi być to ekologiczna chlorella, bo są różnego pochodzenia twory, które no, nie zawsze działają tak, jak obiecuje producent na etykiecie, więc trzeba zadbać o ich dobre źródło. Ale powiedziałaś o pasożytach, czyli że zaczynamy od badań krwi, ale one nie są na tyle miarodajne, żebyśmy mogli sobie dokładnie stosować te suplementy. Wiesz co, uważam, że każdy powinien sobie zrobić te badania krwi. No tak, na start. Na start, żeby zobaczyć, czy B12, czy B6 jest okej. Wiesz, czy właśnie, czy witamina D kuleje, czy... No to jest mega istotne i uważam, że każdy powinien być takim swoim lekarzem, bo to jest nasze ciało i nie ma jednego uniwersalnego trybu metabolicznego. Każdy jest inny i każdy powinien doskonale siebie znać. Dlatego uważam, że nasza wiedza na temat odżywiania powinna się poszerzać, żeby każdy mógł sobie tak zaprogramować swoją dietę, żeby mu było jak najlepiej. I wiesz, to nie jest tak, że ja ci daję od A do Z przepis idealny na zdrowe życie, ale tak jak mówię, dobre jedzenie, najlepiej dieta roślinna z jakimiś tam, nie wiem, jak czujesz, że... Wiesz, nie każdy generalnie ma tryb metaboliczny na dietę wegańską. I są ludzie, którzy nie potrafią zrezygnować z mięsa, bo po prostu im na to ciało nie pozwala. Więc też nie ma wymuszać takiej presji, nie można wymuszać takiej presji, że nie jedz mięsa, tylko uważam, że po prostu zrezygnowanie z przetworzonych produktów jest kluczem do sukcesu. Potem kolejnym krokiem jest właśnie dopasowanie suplementów. A trzecim krokiem jest aktywność fizyczna, która również wpływa na twoje samopoczucie. Więc to są trzy filary, o których już wcześniej wspominałam. Ale to mi pomogło pokochać siebie, zaakceptować siebie i po prostu ruszyć ze skrzyżowania. I to było znaczące w mojej drodze. Natomiast kolejnym krokiem po badaniu krwi jest według mnie wykonanie badania skaner 3D, które obrazuje ci każdy organ twojego ciała, w jakiej jest kondycji, czego ma za mało, czego ma za dużo, czy ma jakieś pasożyty, czy ma pleśń, czy ma jakieś inne defekty, które trzeba zwalczać. I tak naprawdę wiele chorób, które mają
według lekarzy i koncernów farmaceutycznych źródło w danej rzeczy, jakby no, nie jest to prawdą. I warto sprawdzić, czy przypadkiem na tarczycy właśnie nie ma się grzyba, albo czy nie wiem, czy w barku, który cię boli od lat, nie masz robaka, który ci ten ból powoduje. To jest niesamowite, jak taki skaner może wychwycić rzeczy, o których nie masz pojęcia. I ja podam też swoją historię, na przykład, że moja dieta jest niemalże idealna, moja wątroba też jest w super stanie. Sprawdzałam również stan jelit, który wpływa oczywiście na wygląd cery. Wszystko jest po prostu idealnie, nie mam tam nic. Natomiast załóżmy, masz glistę ludzką w skórze i to powoduje jakby wypływ tych toksyn i możesz być zdrowa w środku, wszystko mieć ok, ale masz na przykład takiego pasożyta w skórze i to po prostu wygląda jak wygląda, dlatego kolejnym etapem drogi ku zdrowiu jest według mnie pozbycie się tych pasożytów, czyli powrót do ziół, powrót do nalewek ziołowych, powrót do ziemi okrzemkowej, do różnych preparatów, które wspomagają to oczyszczanie z toksyn i to jest również bardzo ważne. Ja właśnie jestem w trakcie takiej terapii, więc mam nadzieję, że za miesiąc będę mogła się podzielić jakimiś efektami. Taki skan można sobie wykupić właśnie w Warszawie? Masz jakieś takie miejsce do polecenia? Tak. Ja robiłam akurat na Marymąckiej. To się nazywa Volamed, chyba jakoś tak. No, możemy podać tam potem. Tak, podlinkujemy. Ja robiłam badanie tam. Oczywiście można sobie dodatkowo wykupić taką spersonalizowaną metodę leczenia, czyli dobór odpowiednich ziół i takich właśnie różnych preparatów, które pozwolą się tego opiekę, pozbyć. Taką kurację całą. Tak, taką kurację uszytą na miarę. I to jest super według mnie. A to jest, zdradzisz, jaki to jest koszt takiej imprezy? Słuchaj, koszt badania to jest 250 zł, czyli no jak imprezka w Warszawie. Plus, jeżeli chcesz ewentualnie tą kurację, to dodatkowo stówka. Także nie jest to jakaś ogromna cena. Uważam, że można sobie odmówić butów i zafundować sobie takie badanie. A może ci to zobrazować właśnie wiele problemów, której przyczyny nie mogłeś dociec. I tak jak w moim przypadku, po prostu już zachodziłam w głowę, o co chodzi, co jest nie tak, czy to jelita, czy to ta wątroba, no ale nie piję. Bardzo rzadko piję alkohol, plus odżywiam się świetnie, więc no, nie wiedziałam, co jest grane i się dowiedziałam. I liczymy na to, że będzie owocna i pozbędziesz się problemów, bo chodzi ci o cerę nadal. Tak. To znaczy, wiesz, nie mam jakiegoś ogromnego problemu i nie jestem jakaś trendowata, natomiast no, nadal są to takie wykwity, które nie są ewidentnie spowodowane dietą. Dlatego też chciałam zaalarmować, że ludzie, którzy, bo dostaję też wiele właśnie wiadomości na Instagramie, że Kaja, przyszłam na wegańską, nieprzetworzoną dietę, nie mogę się jednak pozbyć nadal moich problemów z cerą albo tam z samopoczuciem, mam zawroty głowy. I właśnie wtedy ludzie są zagubieni. Przez to, że robią coś, zmieniają swój styl życia, natomiast nie uzyskują takiej poprawy samopoczucia, jakiej by oczekiwali. Więc myślę, że to badanie może być pomocne, tak jak w moim przypadku warto je zrobić. I ja też miałam podobne badanie i stąd też była... Jakiś czas temu właśnie mówiłam o tym, że dzięki temu pozbyłam się wielu problemów z cerą. I tak ja uważam, że nie wyleczyłam do końca tych pasożytów, bo ja przerwałam tę kurację, ale to jest w ogóle długa historia, nie na dziś. Ale też rozpoczęłam ją i brałam jakąś tam dawkę leku. Nie pamiętam, czy to był... Zenta? To był chyba, nie wiem, co był za lek, to nie była glista, tylko to był chyba gronkowiec skórny. Aha, tak. I rzeczywiście moja cera zmieniła się diametralnie. Teraz nadal porównując się, co niestety robimy, z innymi osobami. Czasami widzę osobę po prostu o idealnej cerze, którą ja kiedyś miałam. I mówię, kurczę, czemu ona nie jest taka, jak powinna? Ale i tak wiem, że w kontraście do tego, co było, chociaż nigdy nie miałam jakiegoś poważnego trądziku, ale miałam dosyć sporo wyprysków takich aktywnych na cerze. Rzeczywiście po tych badaniach i po diagnozie naprawdę mi to pomogło. I cieszę się, że podałaś właśnie to miejsce, bo będę mogła też to zarekomendować słuchaczom, bo miałam to doświadczenie i na pewno na taki test pójdę jeszcze raz, więc polecamy. A ja polecę jeszcze bardziej, jak przetestuję i jak pozbędę się wszelkich tutaj moich problemów zdrowotnych, nazwijmy to. Ale wróćmy do tego, że powiedziałaś, że odżywiasz się idealnie. No niemalże. No wiem, no tak.
ale jestem bardzo ciekawa, co jesz w ciągu dnia. I czy to jest tak, że jesz podobne rzeczy, czy to jest, czy zmieniasz sobie i podziel się z nami. Słuchaj, ja w ogóle jestem bardzo dużą estetką i lubię, jak coś ładnie wygląda i lubię, jak jest kolorowe, jak jest, no wiadomo, 70% jemy oczami, w 70% jemy oczami, więc warto zadbać o dobrą prezencję tego dania. Natomiast co było kluczowe też w mojej zmianie nawyków żywieniowych, to było to, że ja bardzo lubię jeść i generalnie zmiana diety na taką bogatą warzywa i owoce pozwoliła mi na zwiększenie tych porcji i na jadanie się dosyta. Rozumiem cię. Wiesz, że nie czujesz takiego ograniczenia, że ojej, muszę się hamować, bo to jest tłuste, tak, albo ma dużo cukru, tylko po prostu możesz jeść ile chcesz i możesz sobie zrobić wielkiego szejka z owoców i nie wiem, z zielonych liści i jesteś nasycona. To jest pierwsza dieta, na której ja się czuję nasycona, usatysfakcjonowana, niczego mi nie brakuje i aż mi ślinka cieknie. Jem kolorowo i naprawdę wszystkich zachęcam do tego stylu życia i głównie do wprowadzenia właśnie warzyw i owoców do swojej diety, bo uważam, że to jest po prostu błonnik rozpuszczalny, to jest to. A od jak dawna się odżywiasz w taki sposób, w jaki odżywiasz się teraz? No od paru lat jestem wegetarianką. Nawet nie wiem od ilu. Ja nie liczę tego. Od 3 nie jem mięsa, a weganką? Wiesz co, ja też nie jestem taką stricte weganką, bo na przykład jem miód. Mhm. I kupuję też pierzgę, więc mogę teraz być zlinczowana przez to, że propaguję wegański tryb życia. Mamy bardzo miłych słuchaczy. No miejmy nadzieję i generalnie też nie... Nie dziwię się ludziom, którzy nie lubią być jakoś tam szufladkowani i nie lubią się podłączać do jakichś tam grup, bo każda grupa wywołuje taki pewien niepokój, taką potrzebę... Taką presję, że musisz. Właśnie chodzi o to, że nic nie musisz. I ja miałam taki moment właśnie, że miałam bardzo niskie wyniki w związku z witaminą B12 i rzuciłam się na jajka. Oczywiście z mięsem no, nie miałam do czynienia, bo jest mi to tak obrzydzone, że już tego nie tknę. Nigdy nie mów nigdy, ale no wydaje mi się, że nie. Natomiast rzuciłam się na jajka i zjadłam dziką rybę i uważam, że nie ma w tym nic złego. Bo jakby, wiesz, mam źródło jajek, nie jem ich na co dzień, ale na przykład załatwiam mojemu chłopakowi jajka, prawda, które są z wolnego wybiegu od kur karmionych trawą. W sensie dziobiących sobie na trawce. Natomiast uważam też, że nie ma nic złego w zjedzeniu dzikiej ryby, która nie jest po prostu w jakimś wielkim zbiorniku wodnym, karmiona piachem i ocierająca się o betonowe dno, tylko po prostu o rybę, którą, wiesz, no naprawdę uważam, że nie ma w tym nic złego. Najgorsza jest opcja konsumpcjonizmu, gdzie ludzie zaczęli jeść mięso 3 razy dziennie do każdego posiłku, nie zastanawiając się nawet, jak to jest produkowane. Ale powiedz nam, co jesz w ciągu dnia. Na przykład, przepraszam, że tutaj odchodzę oczywiście od tematu, uwielbiam jeść na śniadanie owoce. Uwielbiam. Zimą oczywiście właśnie może to być jakaś kasza jaglana, owsianka, coś tego typu, ale uwielbiam jeść owoce, bo jest to taki posiłek, po którym możesz trenować, to szybko się trawi i nie masz takiego poczucia ciężkości. Po prostu... I nie mówię, żeby tu się ograniczać do 2 bananów, tylko żeby wtedy zjeść, załóżmy, szejka z 3 bananów, z, nie wiem, z ananasa, ze szpinaku. Ja uwielbiam w ogóle eksperymentować, więc to nie jest tak, że jest jakaś jedna rzecz, którą ubóstwiam i robię ją codziennie, tylko staram się bardzo różnorodnie jeść, co uważam też jest kluczem do sukcesu. I do tego szejka, no i takiego szejka, który ma no 2 litry, myślę, tak sobie sączę. I potem jest czas na obiad, na ogromną porcję warzyw. Ja uwielbiam różne wrapy, jakieś takie odpowiedniki niezdrowych rzeczy, właśnie zrobione w sposób choćby nawet witariański. I uwielbiam taką widok takiej obfitej miski, wiesz, pokrojonych warzyw, zalanych, nie wiem, jakimś dressingiem z awokado i z, nie wiem, z czosnku. W ogóle, no jest, słuchaj, tyle różnych możliwości. Ale codziennie improwizujesz? Tak. Tak, uwielbiam to robić. Ludzie się pytają, skąd mam pomysły na przepisy, ale to po prostu do mnie przychodzi samo. I to jest też, myślę, element mojej medytacji, że sobie siadam i po prostu tworzę. Uwielbiam, jak wpływa przeze mnie energia twórcza i myślę, że to jest fajny moment w ciągu dnia, jak mogę sobie właśnie w kuchni poimprezować. Poimprowizować, tak. Mhm.
Ale masz tak, że w twojej szafce i w twojej lodówce jest zawsze taka baza, Tak. z której tak. tworzysz potem te potrawy. Tak, mam zawsze mleko kokosowe albo migdałowe, mam zawsze banany, mam zawsze jakieś zielone warzywa liściaste, czerwoną kapustę, uwielbiam, marchewki, pieczarki. No ja lubię mieć taką bazę, bo wtedy nie mam żadnej wymówki, żeby nie zjeść zdrowo. Po prostu mam to w lodówce i jestem przygotowana. Też się tego nauczyłam oczywiście z czasem, bo na początku też mówiłam, Boże, nie mam co jeść, wiesz, no było ciężko. Ale zadbałam o to, żeby zawsze te produkty były w mojej lodówce. Plus bardzo lubię płatki drożdżowe. Lubię mąkę gryczaną. Mąkę owsianą bezglutenową, kaszę jaglaną. No to wiesz, no niby dużo tych produktów, ale no tak naprawdę biorąc pod uwagę, ile produktów mieści się w szafce przeciętnego Polaka, no myślę, że ta ilość nie jest jakaś przytłaczająca. Mnie nie przytłoczyła, ale jesz w dużej mierze właśnie surowo? Latem tak. Natomiast zimą wiadomo, że ma się ochotę na jakieś rozgrzewające zupy, wiesz, na jakieś napary imbirowe. Także to nie jest tak, że ograniczam się tylko do surowych warzyw, ale lubię jeść surowe warzywa. Jesz taki duży warzywny obiad i potem jeszcze jesz kolację? Czasami tak. Wiesz, to w ogóle zależy. Czytałam wiele książek i w każdej z nich w zasadzie jest taka tendencja, że najlepiej robić sobie te długie posty przerywane, tak? Czyli intermittent fasting, dokładnie. I to się sprawdza w zasadzie u każdego. Może nie u każdego, ale sprawdza się to w większości przypadków, jak ktoś ma problemy ze snem, albo ma jakieś tam, nie wiem, rozregulowane trawienie, no to jest naprawdę super na takie odciążenie organizmu, na detoksykację. Natomiast wracając do tych warzyw i owoców, jeszcze chciałam powiedzieć, że one mają, nie dość, że mają dużo enzymów, to jest to... Lubię też wprowadzać do swojej diety w ogóle produkty pełne antyoksydantów, bo ludzie też o tym nie wiedzą, ale antyoksydanty wpływają tak, że mają dodatkowy elektron na ostatniej otoczce swojej komórki i ten elektron neutralizuje wolne rodniki, czyli jakby jedząc pokarm bogaty w antyoksydanty, neutralizujemy zakwaszenie organizmu. Więc to jest również bardzo istotna sprawa w dążeniu do regulacji swojej gospodarki metabolicznej. Bo... I jakie to byłyby produkty? Słuchaj, są to jagody acai. Są to superfoods. Głównie właśnie zielone warzywa. Na przykład jarmuż, czy w ogóle jagodowe owoce też? Jagodowe owoce to jest w ogóle super sprawa, bo są niskie w cukier, bardzo bogate w substancje odżywcze, plus właśnie jarmuż, który uwielbiam. Tylko trzeba też pilnować, żeby kupować ekologiczny jarmuż, bo ten normalny jest często taki sklepowy, jest często pryskany i generalnie nie nadaje się do jedzenia. Ale kiedy masz takie te okna żywieniowe, powiedzmy, tak, że jesz w jakimś określonym... A, miałam odpowiedź o kolacji, przepraszam. Tak, ale chciałam zapytać właśnie, w jakich godzinach, o której zaczynasz w ogóle jeść i o której kończysz? Słuchaj, najlepiej, najbardziej lubię iść po treningu. Czyli budzę się i załóżmy jem śniadanie 9:30. Potem, to też zależy od dnia, od aktywności, różnie to bywa, więc to też nie jest tak, że wybija godzina i ja myślę sobie tak, o, muszę teraz zjeść, tylko na przykład obiad, myślę, że już o 14:15 jestem głodna, więc jem właśnie wtedy taką porządną michę warzyw. W międzyczasie, jak jestem głodna przed obiadem, to jem sobie jabłko, banana albo jakiś inny owoc. I właśnie po obiedzie, myślę, że tak koło godziny 6-7 przekąszę coś małego, nie wiem, jakieś sałaty z hummusem, albo coś, co mi wpadnie w rękę. Zazwyczaj kolacje nie są przeze mnie aż tak celebrowane, bo nie jem dużo na noc. Więc wiesz, warzywa z hummusem, nie wiem, marchewka. A deser? Masz tak, że zjesz słodką kolację na przykład? Bo robisz takie piękne torty, zastanawiam się, czy je zjadasz. Czy sobie też robisz takie rzeczy? Na urodziny na przykład nie zrobiłam tortu. No, szef bez butów chodzi. Dokładnie samo pomyślałam. Ale wiesz co, ja lubię w ciągu dnia sobie chapsnąć na przykład, nie wiem, 2 łyżki musku kokosowego, albo trochę masła orzechowego, albo czegoś takiego, co mnie usatysfakcjonuje, jak mnie najdzie taka chęć. Nawet wiesz, jak piję albo matcha, albo kawę, albo nie wiem, kurkumowe latte. Lubię takie właśnie różne kolorowe latte. Bardzo mnie to
cieszy, jak widzę taki kolorowy napój, który nie jest chemiczny i jeszcze możecie coś zrobić dobrego. Także polecam. Widziałam teraz, że kupiłaś kombuczę. Tak. Jestem w szoku, że w ogóle można dostać teraz u nas w sklepach. Uwielbiam kombuczę, po prostu to jest taka świetna sprawa i to też działa super na florę bakteryjną jelit i... Dla osób, które nie wiedzą, to kombucha to jest napój ze sfermentowanej herbaty. Tak, 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 tylko jakby fermentacja zachodzi z użyciem grzyba, którego wkładać do herbaty i tam się... Zachęciłyśmy wszystkich, którzy nie wiedzą. Ale... Wrzucasz sobie grzyba do herbaty, a, tam fermentuje, tak, pyszka. Tak. Ale no, nie, naprawdę to jest... Ja uwielbiam kombucha. Ja też. Ja musiała swoją własną może zrobić. Ja robiłam na warsztatach. Tak, bo organizuję warsztaty od jakiegoś czasu wegańskie, na które chciałam ci zaprosić w sobotę, więc jak masz ochotę, to wpadaj. Bardzo chętnie. Więc... Te amerykańskie? Tak, amerykańskie. Super. I robiliśmy... Na drugiej edycji kombuczy dostałam też dużo fajnych wiadomości, że no, że wszystko się udało, potem możesz na nowo jakby to kontynuować. Czyli to jak zakwas do chleba. Tak, dokładnie tak. Czy tam do żurku chyba? Też? I do żurku, i do chleba. No, i tak, do... tak, dokładnie tak. I więc kombucha jest świetna i działa tak jak kapusta kiszona, czyli jak najlepszy w ogóle... probiotyk. Dokładnie, jak najlepszy probiotyk. No, nie wiem... Przeczytałam ostatnio taką informację, że zjedzenie pół kilograma kapusty kiszonej, czy tam nawet 300 gram, jest równoważne z użyciem 6 opakowań probiotyku. Także naprawdę jest to świetny pokarm, tylko też warto zadbać, żeby był ekologiczny. No, o tym się dużo też nie mówi, bo ludzie lubią kupować w supermarketach. Niestety. I też kwestie finansowe są tu istotne, ale... Ale zrobienie w domu kapusty kiszonej, tak, to jest, tak, to nie jest w ogóle dokładnie droga impreza. Dokładnie jest, tak. Powinniśmy iść właśnie, bo to jest ta przykra sprawa, tak? Że gdzieś tam z tym postępem my lubimy te szybkie rozwiązania, kupujemy gotowe rzeczy i wszyscy się tym zachwycają, a tak naprawdę powinniśmy wrócić do tych korzeni, nawet to, co mówiłaś o takim holistycznym leczeniu, o naparach, o ziołach, to jak ludzie sobie radzili XXX lat temu. Tak samo w przypadku właśnie jedzenia, że teraz wszystkich przytłacza zrobienie dżemu, zrobienie kiszonej kapusty, a kurczę, jeszcze pokolenie naszych dziadków tak sobie radziło, a nagle my już nie jesteśmy w stanie sobie poradzić bez tych opakowanych rzeczy. No to jest jakiś dramat, ale myślę, że trochę powoli się budzimy. Przynajmniej ja wierzę w to. Trzeba zadbać o harmonię między jakąś kulturą naszych przodków, ale również i tą taką technologią, która coraz szybciej nas goni i coraz więcej jest nowinek technologicznych. I to nie chodzi też o to, żeby wracać do rzeki i zaczynać w niej prać, bo mamy pralki, więc to jest cudowny wynalazek i warto z niego skorzystać, ale też nie warto się zatracać właśnie w takim tym pędzie technologicznym, tylko też mieć szacunek do tego, co istniało wcześniej i co miało ogromny wpływ na nasze życie. Ogromnie dobry wpływ na nasze życie. Zanim przejdziemy do ostatniej części, którą są u mnie zawsze takie szybkie pytania, odpowiedzi, żeby ciebie lepiej poznać, jeszcze chciałam nawiązać do tych warsztatów, żebyś powiedziała w ogóle skąd pomysł i co robisz na tych warsztatach, bo uważam, że to jest super projekt. Słuchaj, na warsztaty w zasadzie, bo już robienie słodyczy przestało sprawiać mi aż taką frajdę i uważam, że w momencie, kiedy coś już przestaje cię spełniać, to musisz szukać czegoś nowego i właśnie takim pomysłem były warsztaty. Bardzo lubię gotować, uważam, że umiem to robić i po prostu bardzo spontanicznie funkcjonuję w kuchni, więc chciałabym też nauczyć tego ludzi, żeby nie działać tylko wobec przepisu, tylko żeby też nauczyć ich takiej finezji, takiego eksperymentowania, co kuchnia roślinna naprawdę gwarantuje w 100%. I zaczęłam organizować warsztaty, gdzie właśnie uczę ludzi robić wegańskie potrawy, które są spektakularne, są odwzorowaniem takich produktów, które do tej pory, takich potraw, które do tej pory lubili jeść, ale chcieliby coś zmienić. I właśnie chcę im pokazać taką opcję wykonywania tych potraw w zdrowy sposób, ale dodatkowo na warsztatach również wplatam te takie swoje zajawki związane z naszą naturą człowieka i z tym, że siła przyciągania naprawdę istnieje, że zjawiska, o których się już nie mówi, naprawdę mają ogromny wpływ na nasze życie. Więc jakby to są takie warsztaty, połączenie przez żołądek do serca, bo robimy wspólnie potrawy, ale również poruszamy tematy energetyki i tego, że po prostu jesteśmy tym, czym myślimy i warto o to dbać. I warto o to dbać. Dokładnie. Bardzo ładnie to ujęłaś, bardzo mistycznie, tak
opakowałaś te warsztaty. No. Myślę, że to bardzo wiele osób zaciekawiło, bo zdradziłaś trochę, ale nie za dużo. Także wszystko oczywiście zawrzemy w opisie, gdyby ktoś był zainteresowany, ale to jeszcze powiemy, jak się z tą skontaktować za chwilę. Dobra. A teraz zrobimy szybką, ostatnią część, czyli pytania, odpowiedzi, totalnie niezobowiązujące, proste. Powiedz pierwsza rzecz, jaka ci przyjdzie do głowy. Dobra. Ale ja zawsze się śmieję, że ja to i tak montuję, więc zawsze się możesz zastanowić. Pierwsze pytanie może być trudne w twoim przypadku. Czy masz swoje popisowe danie? O Jezus. Zresztą, że przyjeżdżają do ciebie niezapowiedziani goście i musisz im dać coś takiego super. Nie, no zwariowałaś się. Nie mam czegoś takiego. Nie, słuchaj, no ostatnio zrobiłam dobrą lasagne witariańską. Chciałam zdjęcie. I bardzo kuszące to wyglądało. Robiłam ją też na warsztatach i wszystkim smakowała. Może jakieś tacos fajne, właśnie wegańskie, witariańskie nawet. Myślę, że to by było ciekawe. Myślę, że sos serowy wegański jest też dużym zaskoczeniem dla osób, które weganami nie są i wtedy mówią, o, skąd to taki smak się wziął? A jak robisz? Jestem ciekawa. Wiesz, to robię, no są dwie opcje, albo na nerkowcach z płatkami drożdżowymi i tam papryką wędzoną, solą himalajską, albo z ziemniaka, z marchewki i... Jeszcze jest trzecia. Ja robiłam trzecią. To jest najgorsza opcja, jaką można wybrać. No. Bo to był taki po prostu, za przeproszeniem, chamski przepis, gdzie było po prostu mleko roślinne, mąka ryżowa. A, klasyczek, tak, tak. Czyli takie, no... Taki gluciak. Tak, no nie wyciągnęło się z tego zbyt wiele wartości odżywczych, ale był bardzo dobry. To było pierwsze, co taki robiłam, ale to było tak z 2 lata temu, więc może mogę sobie wybaczyć to. Ale mąka z tapioki nie jest taka zła, no. No właśnie, mam tapiokę, muszę ją użyć do czegoś. Ale dobra, wracam. Numer 2 to będzie, jaka jest twoja ulubiona, o ile posiadasz, restauracja w Warszawie. I mogą być 3, zawsze mówię, że mogą być 3, bo to ciężko wybrać. Czy w ogóle chodzisz do restauracji? Jestem ciekawa. Był taki okres, całkiem niedawno, że chodziłam. Bardzo lubiłam Wegdeli. Na Dobrej 14 chyba. To jest przy Buwie i to jest super klimatyczna restauracja. Ja w ogóle bardzo lubię wnętrza i takie klimaty, wiesz, designu, więc bardzo mi tam przypadło do gustu wystrój tego miejsca. Więc Wegdeli. Ojej, co jeszcze mogę wam polecić? Wiesz, to tak naprawdę w wielu knajpach jest opcja wegańska obecnie, więc to też nie jest takie łatwe pytanie. No, ja bardzo lubię robić sama przyjęcia, więc dla mnie wielką przyjemnością jest robienie restauracji w moim własnym domu. Czy jest jakaś książka, którą uważasz, że każdy powinien przeczytać? Tak, Potęga teraźniejszości. To jest coś, co uważam zmienia w ogóle twoje postrzeganie świata, mam wrażenie. Przekonałaś mnie. Ja ją w takim razie przeczytam. Kto jest twoją inspiracją w sieci? Czy masz jakieś swoje ulubione konta na Instagramie albo jakichś twórców, blogerów? Mam. Zazwyczaj są to zagraniczni twórcy. Bardzo lubię Elsa z Wholesome Life. Nie wiem, czy ją znasz. Nie znam. Ona jest super, bardzo podoba mi się jej twórczość. I to jest na Instagramie? Się, tak, na Instagramie. I utożsamiam się również z jej właśnie stylem. Bardzo, bardzo mi się podobają jej wytwory. Lubię też Hippie Lane, Talin Gabriel. Nie wiem, jak ona ma tam na Insta. Nie wiem. Ja to wszystko znajdę, podlinkuję, ale jestem sama zdziwiona, że nie znam. To ona. No i to są takie dwa konta, z których czerpię największą inspirację. Jaka jest twoja podróż marzeń? Miejsce, które byś najbardziej chciała zobaczyć? Ojej, Ameryka Południowa i Środkowa, zdecydowanie. Ale jakieś konkretne miejsce, czy chciałabyś zwiedzić, pojechać taką wyprawę? Chciałabym totalnie pojechać na wyprawę i teraz moi znajomi w taką wyprawę do Meksyku w zasadzie się wybierają, czego bardzo im zazdroszczę. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale w ogóle klimaty Ameryki Środkowej, Południowej to jest coś, co mi w duszy gra. A to nie jest też trochę tak, że to wynika z tańca? Być może, bo ja uwielbiam ty rytm, nawet jak o tym mówię, to mam ciarki, po prostu kocham to i te kolory, i to wszystko, i kultura Majów w ogóle, która też mnie fascynuje. Uważam, że to wszystko jest, jakby łączy się w całość, no. Dobra, zadam ci ostatnie pytanie. No. Jaki jest twój ulubiony sposób na relaks? Na relaks? Spędzać czas z ludźmi, których kocham. Po prostu być z nimi. Ale na żywo. Tak? Na żywo. Nie przez telefon. Nie, broń Boże. Lubię się spotkać, lubię usiąść i po prostu pobyć z nimi, pośmiać się z czegoś. W ogóle śmiech to jest cudowna sprawa, bo to jest w ogóle lśnienie duszy. Jeżeli sprawia, że ktoś się śmieje, albo ktoś sprawia, że ty się śmiejesz, to jest najpiękniejsze w ogóle, no tak jak się mówi, najpiękniejszym makijażem kobiety jest uśmiech. Tak uważam, że to jest najpiękniejsza iskra, jaką człowiek może z siebie wydobyć. Miłość i śmiech.
i na sam koniec, już nie ma żadnej dalszej części, powiedz słuchaczom, gdzie mogą cię znaleźć na co dzień w internecie albo i nawet stacjonarnie. Na co dzień funkcjonuję na Instagramie pod nazwą Kaja Wegewruszka, bez polskich znaków. Oraz prowadzę bloga o tej samej nazwie, kajawegewruszka.pl. I myślę, że niedługo zacznę przygodę z YouTube'em. Jestem też na Facebooku, ale tam jestem trochę ostatnio mniej aktywna, ale wrócę do tego. Plus właśnie marzę o tym, żeby bardziej się rozwinąć w sieci i inspirować na jeszcze szerszej płaszczyźnie i poznawać więcej z was. I ten pomysł na YouTube'a, więc jeżeli do tego czasu, jak będzie opublikowany podcast, będziesz miała już kanał, to oczywiście też go podlinkujemy. Ale jeszcze zapytałam stacjonarnie, bo chodzi mi o warsztaty. Jak najlepiej się dowiedzieć, czy prowadzisz warsztaty? Słuchajcie, no możecie znaleźć mnie na Instagramie, gdzie również publikuję wszelkie informacje odnośnie odbywających się warsztatów. I jeżeli chcecie kupić bilet na takie warsztaty, to wystarczy napisać do mnie wiadomość prywatną. I tak to się odbywa. W takim razie ja życzę tobie bardzo dużo uśmiechu, samych pięknych poranków i podróży do Ameryki Środkowej i Południowej. I dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo, bardzo, bardzo inspirująco spędzony czas. Wszystkiego dziękuję dobrego. Ci bardzo. Ja też ci życzę, żeby twój kanał rozwijał się, bo jesteś niesamowicie promienną i miłą osobą, więc myślę, że będziesz zmieniała świat po prostu. Piątka. No, dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze, przypominam, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o 16:00. Możecie ich posłuchać na moim kanale, na SoundCloudzie i na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty na iPhone'ach. Co więcej, wszelkie szczegóły, linki, odnośniki znajdziecie na mojej stronie karolinasobańska.com. Zawsze was tam odsyłam. Przypominam też, że zawsze jest to mile widziane, abyście zostawiali recenzję i ocenę mojego podcastu na iTunesie, bo dzięki temu może on trafić do szerszego grona odbiorców, którzy, mam nadzieję, mogą z niego wynieść coś wartościowego. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie jeszcze raz. Na wasze opinie czekam też w komentarzach pod filmem, w komentarzach pod postem na mojej stronie. My słyszymy się już za tydzień w kolejnej ciekawej rozmowie. Do usłyszenia.